włączę nagrywanie, bo zapomniałem, trzeba wstęp potem dograć. Broni te nas. No i to się kończy 0-0. Praktycznie żadna akcja, która mogła jakiś sukces tam przynieść. Dramat. Po prostu kuźwa dramat. Dobra, moi drodzy, witam jeszcze raz bardzo serdecznie na odcinku z kariery. Ponieważ zapomniałem nagrać tego wstępu, to nagrywam go teraz. Widzieliście ten pierwszy mecz? Nie udało się raczej zbytnio wygrać, ani nic cokolwiek zrobić. Tylko moi drodzy, to będzie dzisiaj raczej ostatni odcinek z kariery. Nie będzie już więcej, to jest ostatni, nieważne czy skończymy w europejskich pucharach, to się okaże. Tu jest tylko płucze. Wiecie co? Skoro się bawimy, zobaczmy czy Neymar jeszcze jest bez klubu. Nie, no dalej jest bez klubu, to wiecie co? Wiecie co, jak się bawić, to się bawić. Jest na liście życzeń Neymar, dodaj na listę życzeń Kroosa, weźmiemy tych dwóch zawodników, będę miał kim rotować. Czemu nie? Jak się bawić, to się bawić, bez już sentymentów, tak naprawdę wiecie, że tutaj się kończy ta kariera. Pensja 32,5, wydaje mi się, najpierw spróbujmy Kroosa, bo Kroos będzie łatwy w negocjacjach. 26 000, bonus, występy 15, spoko, mam kasę, bawimy się. Dobra, teraz zerknę się na Discorda. Jak się bawi, to się ściągnę Messiego, ściągnę Neymara, ściągnę Kroosa, kurde, nie tu. Dobrze, jest good, jeszcze tylko Neymar, on trochę więcej pewnie będzie chciał, ale i tak będzie imprezował chłop, więc... 400 000 za podpis, wydaje mi się, że będziesz usatysfakcjonowany, pięknie. W ogóle bym musiał tak ułożyć sobie na przykład dwa składy, zobaczyć jak to wygląda. Też nie wiem, czy też może na koniec jeszcze nie zmienię formacji. Spróbujemy tutaj podnieść morale mojej drużyny, bo są oczywiście beznadziejne, jak zresztą kariera od momentu, kiedy awansowaliśmy do La Liga Santander. Ty, śnieg w Hiszpanii. Nie wiem, czy to jest częsty widok, czy nie. Ale boli mnie to, że wiecie co, że mimo wszystko, że mam tutaj ten rozwój zawodników, że oni overallowo rozwinęli się niesamowicie naprawdę, a nie czuję tego rozwoju, nie? Dobrze, Arnał Tenas. Krupa jeszcze to uratował. Mohamed-Ali Cho musiał to wykończyć. Musiał! To był jego obowiązek. Sam na sam akcja. Nie wiem czemu z prawej nogi, ale jest 2-0. Mohamed-Ali Cho z dubletem. Kurde, ale ciśniemy to Cadiz. Jest Cho. Nawet dosyć sprytne odegranie do Melameda. Jest Krupa! 3-0. I Polak się wpisuje na listę strzelców, ale to było dobrze rozegrane. Kurde, blade. Naprawdę, aż sam jestem w szoku, nie? I że na pokaż tylko najlepsze akcje, też że aż 3 bramki zdobyłem, no to się nie zdarza często. No i 3-0 wygrywamy, jest git, no chociaż jakiś pozytyw jak na razie. Ale to pewnie jedyny jaki będzie. 3-0 Krupa, Melamed, Cho, no naprawdę dobrze Grajkowie zagrali. Teraz zobaczymy z kim my zagramy, bo jeżeli z outsiderem to możemy brać rezerwowy skład. Utrecht zaakceptuj, Barcelona chce Melameda. No nie, już tu nie będę robił żadnych zmian, nie ma sensu. Ja chcę tylko przesymulować ten kaczmarek obiektem zainteresowań innego klubu. O Jezu, to dopiero Kroos przychodzi? Tak? To dopiero się animacja wgrała? Aha, bo tak, bo ktoś musiał odejść. No tak. Oczywiście nie zawsze działa, to jest zepsute, czy FIFA to naprawi raczej wątpię, ale już jest jak jest. Dobra, mamy Getafe. Gdzie jest Getafe? Getafe jest na miejscu 17, czyli możemy wypuścić tutaj i Kroosa, przetestujmy właśnie sobie, wypuśćmy tutaj Neymara, wypuśćmy sobie Kroosa, nie wiem czemu Melamed jest rozgoryczony, na przykład czemu Krupa jest rozgoryczony. Czekajcie, czy to nie chodzi o kontrakty, bo może o to chodzi, bo tutaj prawda jest taka, że ja mogę to przedłużyć, wyrównać. Nie wiem czemu morali nie mogę podnieść, czemu oni nagle są rozgoryczeni, ale okej, a nie oni są na 12 miejscu. Dobra, ale słuchajcie, zobaczymy. Na szybkiej symulacji na przykład, czy na wyjeździe uda się wygrać. Ty, Krupa i Krupa, 2 razy Krupa. Ty, udało się wygrać. Moi drodzy, udało się wygrać. Coś nieprawdopodobnego, wygraliśmy na symulacji. Klub Chelsea chce Lojdike. No nie, no po co? Tutaj ktoś odchodzi na wypożyczenie. Ja wiem, tu przychodzi Neymar, tam odchodzi na wypożyczenie, pucze. Tak, wiem, 6 miesięcy. Niech idzie, jak mogą mu zapewnić grę, no to pewnie, że tak. Z kim gramy? Czekajcie, gdzie jest Elche? Elche jest na 13 miejscu. To co? No to niech zagra jeszcze raz ten skład. Nawet za... Nie wiem, bo teraz są już bardzo zadowoleni, zobaczcie. Czy podtrzymamy dobrą pasę, czy wygramy 3. mecz z rzędu? No to już, moi drodzy, byłby jakiś sukces. To byłby naprawdę duży sukces. Ej, że co? to wpadło? O kurde, ej, tego się nie spodziewałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Halstenberg. No trzeba odrabiać straty. Jest pierwsza okazja na odrabianie tych strat. Jest Fabian Krupa. Krupa do Mohameda-Aliego Cho, ależ to było piękne, ależ to Francuz zrobił, ależ to się ojojoj. No i odwdzięcza się teraz Cho, proszę, jak tutaj moi piłkarze złapali wiatru w żagle, no może w końcu, może jak powiedziałem, że to ostatni sezon, to w końcu wzięli się do roboty. Cho, wrzutka na dalszy słupek, Dominguez, jeszcze to zbierze, nie, nie zebrał, ale możemy odebrać, nie możemy odebrać, ale jeszcze uwaga, bo kolejna akcja, Mohamed-Ali Cho, Mohamed-Ali Cho. Mohamed-Ali Cho, bramkarz się nawet nie ruszył. Dużo bramek zdobywamy, o dziwo, na tych symulacjach. No i wygrywamy 3-1. Niespodziewana ta bramka Elche, ale udało się dociągnąć ten wynik. Dwie bramki Cho. Dwie bramki Cho, jedna Krupy. Bardzo ładnie. Pniemy się w tabeli. Może jednak wbijemy się na to 6. Nie, bo ja zapeszę zaraz. Mamy mecz pucharowy. Prognozy nie są obiecujące. Carrizo, Santos, Carrizo. Czekajcie, bo jest Frances. Dobra, puchar, czyli możemy trochę rezerwowy skład wypuścić. Oj, na razie tak niech będzie. Mendes niech wróci, zobaczymy. To oczywiście będzie symulacja, bo mi na pucharze tak nie zależy. Ale znowu z Elche, szybka symulacja. No udało się wygrać u siebie, czy uda się wygrać na wyjeździe? Ty, tak jest. Messi z brameczką i Dominguez również. Trevor Czalobak. Czy są jakieś spektakularne... Nie, Upamecano, Fresenda. 1/8 na East Point Arena. Czy zostawiam taki skład? Zostawiam taki skład. To jest, wiecie, to jest szybka symulacja tak naprawdę. Zobaczymy, czy Messi znowu... Ty, Thiago, Santos i Messi! Ty, Messi jak się przebudził! Zobaczcie co, chłop... I wiecie co? I tak najlepsze jest to, że Messi zagra przeciwko Barcelonie. Ja to zrobię. Wystawię najmocniejszy skład, a jeszcze puchar z Osasuną. Ty! Igor Teixeira. Nie, bo nie mam innego prawego obrońcy. Mohamed-Ali Cho 166 milionów Ajax. To już są chore kwoty. Nagroda z turnieju, comiesięczny raport. Dobra, szybka symulacja, zobaczymy, czy uda się pokonać Osasunę na trochę zmęczeniu. Tak jest! I kto bramkę strzela? Neymar Junior, proszę. Proszę bardzo. Jesteśmy w ćwierćfinale, chyba to i tak zaszliśmy dalej niż ktokolwiek się spodziewał. Tu wraca Messi, chociaż nie wypoczął do końca. Mówię, nie było czasu na regenerację, cholera jasna. Mamy już mecz z Barceloną, która prowadzi. My jesteśmy na 8. miejscu, ale zrobimy najlepsze akcje. Coś czuję, że Messi zejdzie wcześniej, ale głupio by było tak Messiego nie wystawić przeciwko Barcelonie, więc zobaczymy. Dobra, trochę pada deszcz, pogoda nie sprzyja, ale na naszym stadionie tutaj jak na razie morale są dobre, słuchajcie, morale są dobre przed meczem z Barceloną. Oczywiście Barcelona to jest wciąż lider, to jest wciąż mocna drużyna, ale my też jesteśmy w formie, zresztą pokazywaliśmy to w pucharach. Troszeczkę zmęczeni, ale wydaje mi się, że zamieszanie możemy zrobić. Lojdike to powinien... wybić na spokojnie. Jest Lojdike, jest tutaj podanie do Mohameda-Aliego Cho. Cho się musi zatrzymać, ale nie tak, żeby stracić piłkę. Panie Muhammad, to nie tak chciałem, żeby to wyglądało. O, groźna sytuacja, bo tu biegnie Wiktor Oshimen, ale już nasi piłkarze się tutaj ustawiają, cofają. Dobrze, brawo Frances. No to jest ta jakość, na którą liczę. I rzut karny, proszę państwa, Mohamed-Ali Cho. Mohamed-Ali Cho staje. Wiecie co, niech pójdzie Lionel Messi. Messi! Pewnie wykonana 11. Przeciwko byłemu klubowi. Saragossa jest na fali, moi drodzy. Lionel Messi, pierwsza bramka w La Liga Santander po powrocie. No pokazywał swoją wysoką formę w pucharach oczywiście. Tam dwie brameczki zdobył, jak nie 3 nawet. Ule fart teraz, brawo Tenas, bo tam ładnie się Torres pokazał. Dobra, biegnie De Jong, my musimy to 1-0 utrzymać, moi drodzy. Jest bardzo dobry wynik. Lojdike teraz pięknie tutaj znalazł Fabiana Krupę. Krupa! 2-0. 2-0, indywidualny rajd Wiktora Oshimena. No czyżbyśmy mieli... Proszę państwa, czyżby ta kariera w końcu nabierała takiego rozpędu, jaki powinna mieć? 10. bramka Krupy w 17 meczach. Co tutaj się dzieje w ogóle? Niesamowite, jak ta druga połowa sezonu jak na razie wygląda. Leo Messi z bramką przeciwko Barcelonie. Przepraszam wszystkich kibiców Katalonii. Musiało to boleć. Na szczęście jest tylko wirtualnie, pamiętajcie. Bo wiadomo, puchar Copa de España to oczywiście na szybkie symulacje, ale wydaje mi się, że w końcu chyba te rezerwy tak dają. Że w końcu mam taką głębię składu. Nie wiem, może to jest takie moje mylne myślenie. I no tutaj niestety z Realem Valladolid już przegrywamy, ale... Tu chodziło o odpoczynek, regenerację, najważniejsza jest teraz liga. Gramy teraz znowu z Villarealem, czyli drużyna, która jest pod nami, o dziwo. No i zobaczcie, niewiele tracimy, no dużo na początku sezonu oczywiście straciliśmy tutaj przez głupie porażki, bo aż 4 punkty tracimy do Osasuny, żeby być w Lidze Konferencji. No dobra, Lacazette, kurde. Wystawiamy najmocniejszy skład, jaki może być, czyli tutaj wraca Lojdike, tutaj wraca Dominguez, tu wraca Mendes, tu wraca Hincapie, tu wraca Nunes. Wszyscy w formie, zagramy oczywiście ten mecz. Pokaż najlepsze akcje, bo zaczynają działać te najlepsze akcje w końcu. Dobra, jesteśmy na stadionie żółtej łodzi podwodnej. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Niestety porażka w pucharze mogła trochę nam podciąć skrzydła, aczkolwiek tam był wypuszczony, ale uwaga, jest Mohamed-Ali Cho. Chociaż wiecie co, niech podchodzi Messi do rzutów karnych, niech sobie trochę nabije tych statystyk, czemu by nie? A nie, nie mam Messiego, no to nie, no to musi zostać Lojdike, przecież Messi jest teraz na rezerwie. Mohamed-Ali Cho, pewnie wykonana 11, 1-0. Troszeczkę mało tutaj pola manewru, ale znajduje się Fabian Krupa. Ależ on jest w formie strzeleckiej, matko jedyna. Fabian Krupa, co on robi, co robi ten gracz, co robi ten zawodnik? Mohamed-Ali Cho, no wybiega w sytuacji sam na sam. Musiał to skończyć, pewnie, że tak, 3-0. No i koniec, 3-0 wygrywamy, pięknie, dublet Mohameda-Aliego Cho, kolejna bramka Fabiana Krupy. No ci moi napastnicy się rozstrzelali. Mówię, żałuję teraz tego początku sezonu, bo tak mogło być od początku naprawdę. Teraz mamy mecz z Levante, no to już jest mecz bezpośrednich rywali, tutaj trzeba nieodpowiedni rywal, Lopez, nie obrażaj się. Boję się, bo boję się tej, wiecie co, pasy. Nie, bo Levante jest ostatnie 6 punktami, no to kurde, jakbym wypuścił najmocniejszy, dobra, wiecie co, ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. Szybka symulacja, proszę was. Jest, 2-1. Cho już tam... Krupa nie trafił karnego, kurde. Ale Levante ma 6 punktów w tabeli, no to ja was proszę. Z czerwona latarnia ligi, to jakbyśmy tutaj przegrali teraz, to... No i tutaj już musimy zagrać, bo to jest bezpośredni rywal. Ale zobaczcie, jesteśmy już na miejscu w Lidze Konferencji, nie? Pokaż najlepsze akcje, bo to już mówię, to już jest walka z bezpośrednim rywalem. Wiem, że zdejmuje Fabiana Krupę, który ma tam dobrą formę strzelecką, ale niech sobie odpocznie troszeczkę chłopok. Nie może cały czas grać. Nie wiem, ej, szczerze nie wiem, od czego to zależy. Czy może w końcu ławka rezerwowa, która jest taka, wiecie, konkurencyjna i to tak pomaga? Nie wiem. Dobra, jest odbiór piłki. Jest! Znowu rzut karny. Znowu rzut karny. Do którego podchodzi Mohamed-Ali Cho. Mohamed-Ali Cho, pewnie. 1-0. Zatrzymał się, poczekał, ale to nie było dobre przerzut, ale wygrywamy, 1-0, 15 bramka w ogóle Mohameda. 1-0, ważna wygrana, moi drodzy, ważna wygrana. To jest ważna wygrana, bo wygrywamy z bezpośrednim rywalem właśnie europejskie puchary. Mamy teraz puchar i potem mamy mecz z Valencją, kolejny ważny, Copa de España, półfinał. A, to jest rewanż. Tak, że zeszliśmy do półfinału Copa de España, to jest jednak sukces, bo patrzę na to, że miałem wywalone w te rozgrywki, że tak totalnie miałem wywalone. No to wiecie, no to jest naprawdę duży sukces. 2-1 wygrywamy, spoko. Neymar z dubletem. Proszę, jaką formę Neymar tutaj zbudował. No niestety przegrywamy. Sociedad zmierzy się z Realem Valladolid. W Pucharze Hiszpanii my tu mamy teraz bardzo ważny mecz z Walencją, Irlandia Północna nie. Jesteśmy na 6. miejscu w tabeli, gramy z Walencją, no wiecie co, zaryzykuję tutaj szybką symulację. Na razie jest dobrze, ale musiałeś to skończyć. No Krupa z bramką, to mnie jakiś Mont Sayala, czy teraz trzeba mecz zagrać po prostu. Nie ma innej opcji, trzeba mecz zagrać, bo gramy z Realem Sociedad. I to jest już bezpośredni rywal i możemy go nawet troszeczkę przeskoczyć. Ile mamy? No mamy 3 punkty przewagi nad tutaj Osasuną, więc... Ale dobra, no zagramy ten mecz. Pokaż najlepsze akcje, oczywiście, że tak. Fabian Krupa, no tym razem nie ma mowy o spalonym. Idealne dogranie przez Mohameda-Aliego Cho. Tutaj byśmy się już zbliżyli do Sociedadu na 1 punkt, bo to jest na razie 6. miejsce. To jest z tego, co pamiętam, Liga Konferencji UEFA. Jest Nunes, jest Melamed, wchodzący w pole karne, ale szczura puścił Melamed, no tutaj więcej Szczęścia było, ale wpuścił takiego szczura Melamed. Pięknie. Santos, pięknie, brawo. I wygrywamy 2-0. Cenne zwycięstwo nad Realem Sociedad. Melamed z piękną taką brameczką, takim szczurem. Fabian Krupa, kolejna piękna bramka. Znaczy piękna, no. Kolejna ważna bramka. Dobra, gramy teraz z liderem z Atletico. Neymar powołany wciąż do Brazylii. Do reprezentacji Brazylii. Dobra, Sociedad, wciąż mamy tylko 1 punkt straty, nawet się zbliżamy pomału do Realu Madryt. Trzeba skoczyć Atletico Bilbao, więc mam nadzieję, że z Atletico Madryt uda się wygrać. Oni są trochę podmęczeni, my nie, my odpoczęliśmy. Więc co, pokaż najlepsze akcje. No mamy najlepszego napastnika w tym momencie chyba w La Liga. Dobra, gramy na Wanda Metropolitano, mam nadzieję, że Wandzia będzie dla nas korzystna. Jesteśmy w topowej formie, moi drodzy, jesteśmy w topowej formie. Z Dominguez. Znajduję tutaj, ale się Krupa obracał, naprawdę. To jest coś... Ja nie to klikłem! Nie, bo ja pokazałem tylko ataki. Znaczy włączyłem tylko... O Jezu, przepraszam, ale zjebałem. Ale koncertowo to zjebałem, nie? No koncertowo mi się musiało omsknąć. No koncertowo to zjebałem, nie? Ja pierdola, była szansa, żeby wygrać z Atletico, żeby ugrać. Ale nie wiem, jak to się stało. No, mi się wydawało, że ja miałem na najlepsze akcje ustawione, nie? Dawid jeszcze przelobował, skurczysyn. A też nie bez powodu Atletico jest... Właśnie dziwiłem, 80 minuta, 1-0, mówię, co jest? Nie bez powodu Atletico jest Jonathan Dawid, 22 bramka. W tym sezonie, a ja się cieszę z formy strzeleckiej, czy znaczy, no muszę się cieszyć, oczywiście, że tak. Mamy jeszcze rzut rożny. Nie, zepsułem po całości, bo mógł być spokojnie zwycięstwo z Atletico. Coś jak z Barceloną, no ale niestety, no za błędy się płaci. Jeszcze Frances. Cho, zgranie do Borgesa, Nunes. Ludowik Simon, on ma lewą nogę, on prawej nie ma. Mohamed-Ali Cho, nawet honorowej nie będzie, a może jeszcze będzie. Ajajaj, ale zepsułem, jestem zły na siebie. Bo widzicie, ile mam tu akcji. Kurde, szkoda, no ale trudno, dobra, no przegrywamy z liderem, no to no, jakby nie mogę być zły, no bo to jest porażka z liderem, tak? Dobra, teraz trochę o oddechu będzie, bo będzie dłuższa przerwa, bo jest przerwa reprezentacyjna, a FIFA się zaczyna ścinać, więc jej też się przyda przerwa. Dobra, mamy mecz ze Spaniolem, comiesięczny raport o juniorach. I gramy ze Spaniolem, no wystawia najmocniejszy skład, ale robimy szybką symulację, nie? 2-2, gubimy punkty, no Dominguez z Krupą, z bramką. Ale jakaś zadyszka się złapała, niedobrze. Znaczy nie ma porażki, nie? Ale jak tam w tabeli? Cały czas 6. miejsce, ale Athletic Bilbao się zbliża. Niech tutaj wróci, chociaż Kroos jest bez formy. Dobra, musi być tak i zagramy ten mecz z Rajo Vallecano, żeby tutaj zyskać troszeczkę przewagi. Zrobiłem już pokaż najlepsze akcje, nie tylko ataki. I kurde, rzut karny, no tak, bo dawno przecież nie strzeliła mi drużyna bramki poza Atletico, nie? Dobra, gdzie strzeli Breton? W lewo niestety i przegrywamy z Rajo 1-0, no czyżby to miała być zadyszka? Że czekajcie, bo my teraz mamy atak, nie ma tam obrony praktycznie. W ogóle nie ma obrony. Fabian Krupa, no nie może się mylić w takich sytuacjach oczywiście. Uderzenie z dystansu obok bramki, niestety remis, no była zepsuta ta akcja. Niepotrzebnym podaniem do Messiego, Krupa powinien to kończyć, ale dobra, no nie ma straty punktów, jest chociaż jeden. Może powiększymy przewagę nad Bilbao, albo chociaż ją utrzymamy. No jest 1 punkt tylko, no z Realem byśmy musieli wygrać. Tylko oczywiście ten mecz również zagram, ale tutaj wychodzę najmocniejszym składem. Wraca Mendes, wraca Melamed. Real też jest na miejscu 4. Pokaż najlepsze akcje oczywiście. No tutaj musimy już wygrać, tutaj już jest mus, żeby wygrać i będziemy chyba pomału kończyć tą karierkę. No widzicie, się zaczęło robić. I uwaga, jest Mohamed-Ali Cho. To czy on przejdzie Alabę, to jest pytanie. Zabrał się z tą piłką Francuz, kurde! Tam już dobrze, czemu górą nie zagrałem? Może Krupa dałby radę akurat. Czy zdążę tutaj dobiec moim obrońcom Frances? Jest Santos, dobrze. Czy jeszcze będzie szansa na kontrę? Nie, jest 0-0 z Realem, teoretycznie powinienem się cieszyć, bo to jest Real Madryt, ale miałem swoje szanse. Miałem swoje szanse niestety. Santos, kozak mecz. Dobra, będziemy kończyć karierę. W takim razie teraz będziemy mieli mecz z Realem Valladolid. Kurde, spadliśmy na 7 miejsce, Sociedad się obudziło. Ale my mamy jeden mecz przewagi, no tu z Valladolidem trzeba wygrać. Więc następny mecz tym zaczniemy, no i będziemy walczyć o europejskie puchary, żeby jak najlepiej skończyć ten sezon. Także dzięki wam bardzo za obejrzenie kariery. Dzięki, dzięki.